samolot leciał z Polski. Na pokładzie był brytyjski minister obrony i brytyjski rząd potwierdza, w pobliżu Królewca doszło do zakłócenia sygnału GPS i stoją za tym Rosjanie. To było skrajnie nieodpowiedzialne słychać oficjalnie na Wyspach, o czym więcej z Londynu. Maciej Woroch. Tu, w brytyjskim Ministerstwie Obrony, nie mają wątpliwości. Zakłócenie łączności satelitarnej spowodowała Rosja, a rzecznicy Downing Street przekonują, że trwające około pół godziny odcięcie sygnału GPS nie zagroziło bezpieczeństwu samolotu przelatującego w okolicach obwodu królewieckiego. Brytyjski minister obrony Grant Shapps wojskowym falconem wracał z wizyty na poligonie w okolicach Orzysza, gdzie razem z szefem polskiego MON-u obserwował manewry prowadzone w ramach ćwiczeń NATO. Na pokładzie odrzutowca oprócz ministra byli dziennikarze, wśród nich Larissa Brown z The Times, która opowiedziała mi o tym, co działo się na pokładzie. Siedzieliśmy w samolocie, gdy okazało się, że nasze telefony nie łapią ani zasięgu sieci komórkowych, ani pokładowego internetu, do którego zawsze mieliśmy dostęp. Zaczęliśmy pytać, co się dzieje. I wtedy minister przyszedł z kokpitu od pilotów i poruszony powiedział nam, że satelitarna łączność samolotu została zakłócona. Brytyjscy piloci przekonują, że takie problemy to dla nich nic nowego. Z podobnymi zakłóceniami borykają się nieustannie, startując z bazy na Cyprze, gdzie ich odbiorniki zakłóca rosyjski sprzęt ustawiony w Syrii. A wojskowi eksperci podkreślają, że agresywne działania Rosji stwarzają niepotrzebne ryzyko dla cywilnych samolotów i mogą zagrażać życiu wielu ludzi. Brytyjscy dyplomaci nieoficjalnie przyznają, że tym razem niepokój budzi fakt, że ofiarą ataku była maszyna oficjalnej delegacji, której trasa i rozkład lotu były jawne. Maciej Woroch, fakty. Samolot